Angielski z przyszłością. Rozmowy Helen Doron English. Zaprasza Grzegorz Grabiec. Moją gościnią dzisiaj jest Joanna Cesarz-Krzystanek, dyrektor generalny na Polskę Południową, osoba, która wprowadziła metodę Helen Doron do Polski, a prywatnie żona i matka dwojga prawie dorosłych nastolatków. Dzień dobry, Grzegorzu. Dzień dobry, Joanno. O czym będziemy rozmawiać? O Helen Doron, o czym innym. Jak to się zaczęło w ogóle? No bo ty wprowadziłaś metodę Helen Doron do Polski w którymś momencie. Wydaje się, że byłam dobrą osobą na dobrym miejscu we właściwym czasie, bo będąc po studiach, gdzie studia anglistyczne, kierunek pedagogiczny, więc jak najbardziej to, ja osobiście nigdy nie wierzyłam w uczenie dzieci. Nie wydawało mi się, że uczenie małych dzieci miałoby sens, aż się spotkałam z czymś, co zaprzeczyło temu, bo się okazało, że jak najbardziej uczenie naturalne, czyli tak jak się dzieci uczą języka ojczystego, ma sens. I wracając z wakacji, nie ma przypadków, wiadomo, odwiedziłam swoją znajomą, z którą studiowałam, która mieszkając w Austrii, właśnie to tam robiła. Powiedziała, słuchaj, taki pomysł. I ja powiedziałam, czemu nie? I to były wakacje 1998 rok, czyli jeszcze poprzedni wiek. A 3 miesiące później byłam już na szkoleniu nauczycieli i rozmawiałam z Helen, żeby taki pomysł wprowadzić do Polski. Grzegorz Grabiec. Przedsiębiorca z 30-letnim stażem, marketer, zarządza zachodnią częścią Polski w Helen Doron English od 2000 roku. Bloger, podcaster, podróżnik, były kolarz. Ona nie chciała. A ona nie chciała, tak, to jest ta anegdota, którą wszyscy powtarzają w firmie i wszyscy się z niej śmieją, dlatego że teraz, jeżeli jesteśmy jako Polska największym klientem Helen Doron na świecie, no to faktycznie z perspektywy czasu jest to coś, z czego się możemy śmiać. A ona nie chciała, dlatego że miała doświadczenia wcześniej z Węgrami, gdzie najprawdopodobniej nie ta osoba, nie ten czas i to tam nie wypaliło. I próbowała mnie zniechęcić, mówiąc, nie, słuchaj, to jest za drogie, wam to nie wyjdzie, wy jesteście nie z tego bloku. No i tak próbowała, natomiast ja cały czas mówię, Że... może testowała. Może testowała. Twoją determinację. Może testowała, natomiast ja mówię, że nie ma nic lepszego jako motywacja, niż powiedzieć Skorpionowi, że coś mu nie wyjdzie. Mnie nie wyjdzie? Co, ja nie skoczę, ja nie skoczę. Dokładnie, ja nie skoczę, tak, tak. No i wtedy się zaczął taki początek. Myślę, że ja miałam w ogóle bardzo dobre zaplecze, bo po samych studiach zaczęłam uczyć studentów w nauczycielskim kolegium języków obcych, które wtedy istniały, bo obecnie one już nie istnieją, ale było zapotrzebowanie na nauczycieli języka angielskiego, więc jak najbardziej to wtedy było dobrze widziane. Do tego uczyłam w wojewódzkim ośrodku metodycznym, gdzie miałam kontakt z nauczycielami, którzy się przekształcali na nauczycieli języka angielskiego, więc miałam dostęp do wielu osób, którym mogłam to pokazywać. Bo to był ten moment, że rusycyści nie mieli pracy i... Tak, to był ten moment, 98 rok to zupełnie inna Polska, tu żeśmy myślę, że przez te lata obserwowali bardzo dużo zmian, które nastąpiły. I to był ten moment, kiedy rusycystów się nie chciano na rynku, natomiast anglistów jak najbardziej, stąd między innymi kolegia języków obcych. Raz, że znałam rynek anglistyczny, anglistów, dwa, miałam dostęp do wielu nowych anglistów, bądź ludzi, którzy pretendowali do tego, żeby uczyć języka angielskiego. I myślę, że to była bardzo dobra baza do tego, żeby znaleźć ludzi, którzy chcieliby się w coś takiego zaangażować. Potem zaczęły się już wspólne działania z pierwszymi osobami. Pamiętam jak z Dorotą z Warszawy, która jest MFM na województwo czyli, mazowieckie. Czyli dyrektorem generalnym na Warszawę i okolice, szeroko rozumianą. Próbowałyśmy przedstawiać anglistom, że to działa. No ale przekonać anglistę, że to jest takie proste, no to wszyscy kręcili nosami. I w momencie, kiedy na pierwszych konferencjach zaczęłyśmy robić lekcje demonstracyjne po tybetańsku. Ponieważ Dorota jest buddystką, więc zna tybetański. Zna tybetański, dokładnie. W tym momencie zaczęli nam wierzyć, bo po 10-15 minutach byli w stanie liczyć po tybetańsku do 10. I to zaczęło na nich robić wrażenie i to zaczęło ich przekonywać, że faktycznie się da, że ta metoda ma szansę zadziałać, no bo myśmy dokładnie to samo, co dzieci mają po angielsku, robiły po tybetańsku. I to były początki takiego pokazywania światu, że w ogóle metoda Helen Doron jest. No a teraz, jak pytamy rodziców, skąd państwo o nas wiedzą, no to każdy mówi, no od zawsze wiedziałem o Helen Doron. To jest jakby stało się rzeczą zupełnie oczywistą. Helen Doron stała się rzeczą oczywistą łącznie z tymi osobami, które w ogóle nigdy nie miały dzieci, ale wiedzą, że jeżeli będą miały, to na Helen Doron na pewno poślą.
No ale to tak, byłaś nauczycielką, skończyłaś studia, wszystko tylko nie dzieci i nagle zostałaś franczyzobiorcą na pół Polski. Tak, tak, to jest ciekawe, to jest ciekawe. Znaczy na studiach było zawsze mówione, że oczywiście dzieci najlepiej uczyć, bo to jest fajne, dzieci przez zabawę, no ale co z tym dalej zrobić, co to znaczy uczyć przez zabawę, tego nikt nigdy nie mówił. I w momencie, pamiętam taką sytuację, jak byłam na jednym z jakichś konferencji i były prezentowane, bo to na konferencjach dla nauczycieli, przynajmniej angielskiego, często są prezentowane różnego rodzaju wydawnictwa, prezentują swoje książki i jedna ze znanych postaci świata wydawniczego przedstawiała, jakie to ma fajne książki, jakie to są fajne rzeczy, no i jednych z elementów, które tam były instrumenty. To była książka dla, powiedzmy, siedmiolatków, i tych instrumentów było tam 10 i ja wtedy, nie mając tej bazy, którą zdobyłam stosunkowo szybko, będąc w Hellendoron, zadałam pytanie temu prowadzącemu, ale po co dzieci się mają uczyć 10 instrumentów? Ja tych instrumentów nie znam, nie wiem jak są po polsku nawet, zupełnie mnie to nie interesuje, po co ja bym miała czegoś takiego uczyć? I myślę, że to pytanie było dla niego dużym wyzwaniem. Zachował się w ten sposób, że najpierw zadał mi pytanie, czy uczę w szkole podstawowej? Powiedziałam, że nie. Czy uczę w przedszkolu? Nie. Czy uczę w liceum? Nie. To gdzie uczę? Powiedziałam, że w nauczycielskim kolegium. To dlatego pani nie wie. Taka była jego odpowiedź, ale myślę, że to pytanie tak naprawdę zadawało sobie bardzo wielu nauczycieli, bo potem na tym samym wykładzie na końcu były rozdawane nagrody. Pech chciał dla tej osoby prowadzącej, że ja dostałam główną nagrodę i w momencie, kiedy wstałam, dostałam brawa. Więc myślę, że to pytanie zadawało sobie wiele osób, nie znając na nie odpowiedzi, bo ja nie byłam złośliwa, ja po prostu chciałam wiedzieć dlaczego. Teraz to wiem. Dlaczego uczymy dzieci 10 instrumentów, 30 roślin, 25 ptaków, drzew, 327 ptaków i 278 robaczków? Dokładnie tak. Dlaczego są różne pająki, różne żaby i cała reszta? Dlatego, że to jest związane z naturalną umiejętnością dziecka do rozpoznawania kategorii i w momencie, kiedy zapodajemy mu wiedzę encyklopedyczną, bo to pod taką kategorię podchodzi, w tym momencie według Glena Dumana, na którym bazujemy naszą metodę, rozwijamy w bardzo duży sposób potencjał dziecka. Rozwijamy, stymulujemy jego mózg, pokazując, że w ogóle są różnego rodzaju kategorie i ucząc, w jaki sposób on może się w świecie poruszać. Natomiast faktycznie rodzice się potem śmieją, bo sami nie rozpoznają pająków, a u nas każde dziecko na pewnym etapie zna 10 różnych pająków. Także to jest wiedza, którą oni potem mogą wykorzystać, nie muszą, ale na pewno w bardzo stymulujący sposób wpływa to na dzieci. Dziękuję bardzo. Dzisiaj moją gościnią jest Joanna Czesarz-Krzystanek. Do rozmowy wracamy już za chwilkę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o franczyzie, zajrzyj na stronę hellendoron.pl. Motywacje do nauki języków mogą być różne, dlatego w Hellendoron cały czas zmieniamy system nauczania i dostosowujemy go indywidualnie do uczniów. Posłuchajmy historii z naszej szkoły, którą opowie Lidia Fatyga. Mój 15-letni uczeń, którego uczę już 6 rok, powiedział, że przychodzi tak długo do mnie już, dlatego że ja nie mam Librusa. Librus to jest taki dziennik elektroniczny do kontaktów z rodzicami w szkole państwowej. Ponieważ nie mamy typowego sposobu pracy z uczniami jak w szkole państwowej, dzieciaki przychodzą do nas chętnie i cały czas im podkreślam to, że przychodzą tam dla siebie i dlatego, żeby znać język angielski w przyszłości i używać go i komunikować się po angielsku. Więc moją motywacją i ich motywacją jest to, że w przyszłości będą znać język angielski. Lidia Fatyga, nauczycielka w Hellendoron. Jak słyszą Państwo, ocenianie niekoniecznie, ale wspieranie już tak. Dlatego system Hellendoron jest tak bardzo skuteczny. Subskrybuj nasze kanały na YouTubie, Facebooku i Instagramie. Zapisz swoje dziecko na stronie hellendoron.pl. Dzięki Hellendoron English Twoje dziecko zyskuje szansę na lepszą przyszłość. To są rozmowy Hellendoron, angielski z przyszłością. Moją gościnią jest Joanna Czesarz-Krzystanek. Wracamy do naszej rozmowy. No i co było dalej? No bo jeżeli nagle zostałaś nauczycielką dzieci, o czym nie myślałaś, później otworzyłaś pierwszą szkołę w Polsce, metody Hellendoron, a później...
Zaczęło się to tak, że sprzedawałam trochę kota w worku, dlatego że przekonując nauczycieli, bo wtedy bazowaliśmy na nauczycielach niezależnych, pokazując cały materiał, czy w ogóle metodę nauczycielom, no to oni mi mogli tylko wierzyć na słowo. Ja nie miałam żadnych dowodów. Natomiast pierwsze grupy, które otworzyłam, to był 99 rok i wtedy już byłam w stanie zapraszać ludzi i pokazywać, jak to wygląda. I dla mnie to były bardzo ciekawe doświadczenia, dlatego że ucząc przede wszystkim osoby dorosłe, takie szkraby, to było zupełnie coś innego. I w momencie, kiedy po dwóch czy trzech zajęciach te dzieci, które nigdy nie miały wcześniej kontaktu z angielskim, bo to nie jest tak jak teraz, wtedy faktycznie dzieci nie miały kontaktu, zaczynały rozumieć, bo rozumiały z kontekstu i byłam w stanie im powiedzieć dość skomplikowane zdanie, typu w momencie, kiedy dziecko się bawiło książką, podrzucając plecak, to ja powiedziałam take it down and put it behind you. I dziecko to bez żadnego problemu zrozumiało, no bo w zasadzie z kontekstu, cóż innego mogłam powiedzieć? I w ten sposób dzieci się właśnie u nas uczą. Z kontekstu, naturalnie, tak jak się uczą języka ojczystego. I świetnie jest to obserwować. Wzbudza to niesamowity entuzjazm w trakcie samego procesu uczenia. Więc to był fun. To była naprawdę świetna zabawa. Było mi szkoda zrezygnować, ale wiedziałam, że jeżeli będę uczyć, to nie rozwinę biznesu. A tu było potrzebne. No i to był pierwszy krok do tego, żebyś została bizneswoman, więc nie obawiałaś się takiej zmiany? No bo w zasadzie to trochę chyba inne kompetencje są potrzebne do bycia biznes przedsiębiorczynią czy przedsiębiorcą niż nauczycielką. Prawda? Tak i nie. Dlatego, że nauczyciel na zajęciach jest i menadżerem czasu, i musi zarządzać wszystkim, co się na zajęciach dzieje i się do tego przygotować. Trochę też się znać na finansach, żeby wiedzieć, z czego żyć. Także wbrew pozorom funkcje, mimo tego, że zupełnie inne, to funkcja nauczyciela na pewno tutaj jest pomocna, bo po pierwsze otwarcie na uczenie się samo w sobie, no bo to był proces uczenia. To był proces, który się nigdy nie skończył, dlatego że jak żeśmy zaczęli się uczyć te 20 parę lat temu, tak myślę, że do tej pory ten proces przebiega cały czas, no bo świat się zmienia i my się musimy zmieniać razem z nim. Co dalej było? Bo potem powstały jedna szkoła, druga, trzecia. Jedna, druga, trzecia szkoła, tak. Chwilę, no wbrew pozorom nie zajęło nam to aż tak dużo czasu, żeby całą Polskę zasiedlić. Przede wszystkim dyrektorami, którzy potem rozwijali to u siebie w regionie i też wieloma szkołami. No, mamy 200 szkół, jesteśmy z nich dumni. I po otworzeniu tych szkół trzeba było potem pracować nad tym, żeby te wszystkie szkoły faktycznie były a, dochodowe, b, żeby się rozwijały, żeby miały takie ilości dzieci u siebie w szkole, żeby były w stanie z jednej strony zapewnić bardzo wysokie standardy, bardzo wysoki poziom nauczania, a z drugiej strony, żeby były dochodowe, no bo ta dochodowość, no my jesteśmy ludźmi misji. W nauczaniu się nie da inaczej. Tutaj bez misji się po prostu nie da inaczej. Natomiast wszyscy musimy jeść. I tego się nie uniknie, przynajmniej jeszcze nam się nie udało tego zrobić, więc no absolutnie nalegamy na to, żeby szkoły nie tylko żyły misją, ale też żeby finansowo były opłacalne. No bo jak każdy biznes, ten też musi być opłacalny. Jakie zmiany widzisz teraz z dzisiejszej perspektywy? Mamy 2022, z tej perspektywy 20 lat jakieś wyzwania, zmiany, coś, co jest lepsze? Nie wiem, czy coś w ogóle może być lepsze czy gorsze. Na pewno jest inaczej. Wszyscy mamy tendencję do wspominania starych czasów, jak to kiedyś było fajnie, ale wtedy było wtedy fajnie, teraz jest teraz fajnie. Myślę, że tworzymy bardzo fajną ekipę ludzi, która nawzajem się inspiruje, nawzajem się bardzo uzupełniamy, dlatego że każdy z nas ma inne kompetencje, każdy z nas ma inne talenty, każdy z nas ma inne możliwości i ucząc się od siebie nawzajem, pracując z bardzo różną energią, jesteśmy w stanie wytworzyć coś, co jest wyjątkowe. Także wydaje mi się, że przyszłość na pewno brzmi perfekt w naszym wydaniu i myślę, że takie dążenie do tego, żeby wszystkie te szkoły, które są, tworząc społeczność, w której będą zadowoleni, którą będą polecali, myślę, że to jest najfajniejsze. Mam coraz więcej nowych szkół, które pochodzą z polecenia szkół, które istnieją, albo na przykład żona ma otwartą szkołę i mąż mówi, że on też chce, że mąż w tym momencie otwiera drugą szkołę, bo widzą, że to ma sens. Także to są takie przypadki, które też nie są przypadkami i wydaje się, że idzie w bardzo dobrym kierunku.
Zmian jest bardzo dużo. Sama metoda zawsze pozostała taka sama, natomiast to, co było wokół metody, bardzo się pozmieniało, zarówno jeżeli chodzi o nowoczesność samych narzędzi, których używamy, no bo to głównie na narzędziach różnego rodzaju pracujemy, czy poczynając od zestawów. Jak zaczynaliśmy, to w tym 98 roku to moje pokolenie uczące się jeszcze wcześniej rosyjskiego, czy w szkole podstawowej, czy nawet w liceum, znało taką typową rosyjską kreskę. To były takie charakterystyczne obrazki i w momencie, kiedy zobaczyłam dokładnie takie same obrazki w pierwszych książkach Helen Doron, to przerażenie mnie objęło, bo wiedziałam, że to nie będzie coś, co się u nas będzie podobało, bo te skojarzenia jednak z uczeniem się języka rosyjskiego były koszmarne. Może to jakaś maniera epoki, że w danej epoce jakaś grafika dominuje. Myślę, że tak. Albo to było tak, że autorzy, że Helen miała współpracowników, którzy gdzieś bazowali na jakichś rosyjskich korzeniach. W każdym bądź razie te książki się bardzo zmieniły przez ten czas. Zmieniło się też takie bardzo systematyczne podejście do uczenia, bo raz, że wtedy zakres uczniów wiekowy, któryśmy uczyli, był dużo bardziej ograniczony. Teraz zaczynamy od trzeciego miesiąca i do końca liceum nie ma żadnego problemu. No i to jest coś, co obserwuję w domu, dlatego że no niestety moje dzieci były w tej złej czy dobrej sytuacji, że powiedziałam, no tutaj nie ma opcji, wy nie możecie zrezygnować, zanim nie skończycie szkoły. No i przyszło w momencie, kiedy to mogę powiedzieć o wynikach matury, bo to myślę, że to jest fajne. Syn zdał w tym roku maturę, w tym poprzednim roku, który się skończył rok szkolny, zdał maturę dwujęzyczną, której kiedyś nie było, natomiast teraz jest coś takiego jak matura dwujęzyczna na poziomie dwujęzycznym i zdał ją na 93%, więc wydaje się, że to jest poziom, z którego wszyscy bylibyśmy dumni. Jak sobie przypomnę moje uczenie się angielskiego i widzę, z jaką lekkością moje dzieci się uczą języka angielskiego, no to tylko zazdrościć. Bardzo dziękuję. To dzisiaj moją gościnią jest Joanna Cesarz-Krzystanek. Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. Angielski z przyszłością. Rozmowy Helen Doron English. Zaprasza Grzegorz Grabiec. To jest podcast Rozmowy Helen Doron English, angielski z przyszłością. Moją gościnią jest Joanna Cesarz-Krzystanek. Przed przerwą rozmawialiśmy o wpływie nauki metodą Helen Doron na dzieci. Może rozwiniemy ten wątek. Jak widzisz wpływ, bo twoje dzieci chodziły na angielski metodą Helen Doron, więc jak widzisz wpływ metody Helen Doron na ich ogólny rozwój, na ich obecną sytuację życiową, plany, jakiś rozwój, wspominałaś o maturze syna? Ja mam w ogóle takie przekonanie, bo będąc w pierwszej ciąży cały czas uczyłam w nauczycielskim kolegium, tam zajęcia się odbywały w języku angielskim i cały czas mam przekonanie, że to bycie mojego syna dwujęzycznym od samego początku wpłynęło na jego w ogóle rozwój językowy, bo jemu bardzo lekko przychodziły wszystkie obce języki. W pewnym momencie, w związku z tym, że powiedział, no angielski jest już na takim poziomie, że no wiele więcej nie osiągnę, to zdecydował się, bodajże będąc w drugiej klasie liceum, stwierdził, że on by się chciał uczyć japońskiego. Tak, wydaje się, że to jest taki teraz modny język z jakiegoś powodu, nie wiem, czy ze względu na mangę, czy jakieś inne. Nie chiński, bo wydaje się, że przyszłość jest w Chinach. Na pewno przyszłość będzie w Chinach, natomiast japoński wydaje się być bardziej atrakcyjny dla młodych ludzi. Znalazł sobie dziewczynę, która uczy japońskiego w Japonii i spotykał się z nią online przez ileś tam tygodni, miesięcy, przez cały okres czasu i uczył się japońskiego. Więc to jest fantastyczne, że oni są w stanie uczyć się języka obcego, kolejnego po angielsku. I on też powiedział, że bezwzględnie ilość materiału, która jest dostępna online w języku angielskim jest tak nieporównywalnie większa w porównaniu z językiem polskim, że nawet nie szuka po stronach polskich, tylko od razu sięga po strony anglojęzyczne. Strony, literaturę i wszelkiego rodzaju nagrania, no bo oni jednak głównie będą bazować na języku takim na YouTubie i na wszelkiego rodzaju podcastach. I fajnie się to ogląda. Przerażające jest, jak zaczyna używać słów, których ja nie rozumiem, albo wyrażeń, których zupełnie nie rozumiem, albo wtrąca... Angielskich czy japońskich? Angielskich. Nie, japońskie. Japońskie też mu się zdarza, ale wtedy patrzy, czy rozumiem, o co chodzi. Jak jest w odpowiednim kontekście, to się załapie na to, o co chodzi. Natomiast generalnie to mówimy o języku angielskim i na pewno ten język angielski będzie mu towarzyszył na długie lata. Córka natomiast
uczy się francuskiego jako drugiego języka w szkole i oni w ogóle mieli taką refleksję, że angielski to jest taki prosty, bo każdy inny język wymaga uczenia, a angielski jest taki prosty. Zupełnie nie mieli świadomości, że on jest prosty, bo się go tak uczyli, jak się go uczyli. Nie dlatego, że język sam w sobie jest prosty, tylko po prostu mieli go w odpowiedni sposób podany. I już są na takim etapie, że przychodzą i mówią: mamo, jak ja ci dziękuję, że ja chodziłam na ten angielski, że ja się tego nie musiałam uczyć, że to jest wszystko takie proste, że to jestem w stanie wykorzystać. Mówią też, że fajnie, bo widzą, że faktycznie wyjeżdżanie gdziekolwiek i doświadczenia takie, że są na drugim końcu świata i są w stanie porozumieć się praktycznie z każdym, bądź prawie z każdym w języku angielskim, to też widać, że im to inspiruje ich do tego, żeby sięgać po języki obce. No i to ja im od dawna też mówiłam, że języki są takim elementem bardzo stymulującym rozwój mózgu i można się uczyć oczywiście w każdym wieku. Na pewno będąc dzieckiem jest prościej, natomiast na pewno jest fajnie, jeżeli możemy się tego uczyć zupełnie tak bezwysiłkowo. Też śmieszna rzecz, bo metoda jest oparta też na pracach doktora Suzuki, który uczył dzieci małe grać na skrzypcach. Japończyk? Japończyk, tak, Japończyk zresztą. No i przyszedł taki moment, kiedy będąc w filharmonii stwierdziłam, harfę to bym chciała w domu mieć, więc dostałam na kolejne urodziny od męża harfę i ponieważ nie miałam za bardzo czasu spotykać się z nauczycielką, to nagrałam sobie to, co miałam się nauczyć i słuchałam tego, słuchałam i potem na bazie tego, co słuchałam, czyli dokładnie słuchanie w tle w naszym przypadku u dzieci, a w przypadku dorosłych to musi być już dużo bardziej aktywne słuchanie, odtwarzałam dźwięki i wiedziałam, że coś mi nie gra, albo wiedziałam, że gram dobrze, więc ta metoda Suzuki działa także na dorosłych, na pewno dzieciom jest łatwiej, to na 100%. Także przetestowałam na sobie. Więc lepiej zaczynać w młodszym wieku niż w późniejszym. Oj tak. No my już nie mamy takiej możliwości, ale na pewno nasze dzieci mają i fajnie się to obserwuje. Będąc tyle lat na rynku, już wiemy, że to działa. Już wiemy, że te dzieci, które zaczynały z nami ileś lat, niekiedy zostają naszymi nauczycielami, niekiedy zostają naszymi franczyzobiorcami. Niekiedy, jak się nam zdarza spotykać z ludźmi na anglistyce, to przychodzą i mówią, że pamiętają, bo oni chodzili do Helen Doron, tacy podekscytowani. A co pamiętacie? Że było świetnie! To jest przede wszystkim te pozytywne wrażenia, które mają, te emocje, które to wzbudza, to zawsze powoduje, że oni chętnie do tego sięgają. Natomiast jeżeli by mieli negatywne jakieś wrażenia, no to nie byłoby to coś, do czego by chcieli sięgać. Więc to jest bardzo fajne. Dziękuję bardzo. Dzisiaj moją gościnią jest Joanna Cesarz-Krzystanek. Za chwilę wracamy do rozmowy. Angielski z przyszłością. Rozmowy Helen Doron English. Zaprasza Grzegorz Grabiec. Moją gościnią jest Joanna Cesarz-Krzystanek. Powiedz, 2022, świat jest inny niż 2000 czy 98-99. Świat jest inny, Polska jest inna. Jak myślisz, co nas czeka pod kątem nauki angielskiego? Jakie mamy wyzwania? Jaka jest nasza przyszłość? Myślę, że pandemia pokazała, że uczenie online to nie jest nasza bajka. Znaczy nasza w Helen Doron, czy nasza ogólnie? Nasza w Helen Doron, ale nasza w ogóle jako edukacja. Dlatego, że na pewno uczenie online jest wygodne. Nie trzeba się ruszać z domu, nie trzeba się dostosowywać do nikogo, tylko wszystko jest jakby pod nas, to na pewno. Natomiast w momencie, kiedy mimo tego, że programy były świetnie przygotowane, przeszliśmy na online, to rodzice widzieli efekty. To było fajne, bo oni mówili z zaskoczeniem: wow, to u was zajęcia naprawdę są po angielsku, to jak wy to rozumiecie? To było fajne, bo poobserwowali trochę, jak wygląda zajęcia, ale z drugiej strony mówili, że grupa rówieśnicza jest tutaj niezwykle ważna. Też widziałam na zajęciach, bo sami uczniowie mówili, że dla nich grupa rówieśnicza jest bardzo ważna, że dla nich chodzenie do Helen Doron, zwłaszcza u tych starszych dzieci, to jest bardzo, bardzo ważny element, grupa rówieśnicza. I oni się razem motywują, oni się idą latami wspólnie na zajęciach i przeżywają różnego rodzaju miłości pierwsze i nie tylko, i dzielą się różnymi wrażeniami, więc to jest fajne. Oni dużo dyskutują, więc też wiedzą, co kto sądzi, na jakie tematy. Natomiast w momencie, kiedy są to zajęcia online, to one są trochę bezosobowe. One ujmują
takiego personalnego elementu, który jest tutaj ważny, bo wydaje się, że język w ogóle sam w sobie jako idea służy do tego, żeby się komunikować, nie do tego, żeby zdawać egzaminy. Egzaminy to jest efekt uboczny tego, co oni u nas się uczą i zdają je świetnie, natomiast tak czy inaczej nie jest to naszym celem, a dodatkowym jakimś tam elementem. Natomiast język służy do tego, żeby się komunikować. I po to się spotykamy, po to siedzimy razem, po to dyskutujemy. Jednak wersja taka na żywo, taka stacjonarna, wydaje się być bardziej prawdziwa. Ludzie podają różne powody. Jedni mówią o tym, że jest przepływ energii, inni, że zupełnie inaczej się rozmawia, że to kontakt wzrokowy. Powodów jest dużo, ale wszyscy mówią, że zupełnie inaczej się pracuje na online, a zupełnie inaczej stacjonarnie. Czyli co, nie będziemy online w przyszłości za bardzo? Pewnie będzie jedno i drugie. Dlatego, że na pewno rynek wymaga jednego i drugiego, dlatego, że są rodzice, którzy nawet mieszkając daleko, gdzie nie mają szkoły bardzo blisko siebie, będą woleli, żeby to były zajęcia online niż dojeżdżanie 50 kilometrów, bo tak się też może zdarzyć. Więc myślę, że żeby wypełnić rynek, żeby wszystkie potrzeby były zapewnione, no to pewnie będzie to jedno i drugie. Natomiast myślę, że zwolenników nauczania stacjonarnego nie stracimy. A jak to wpłynie na świat? Wszystko, no bo teraz mamy pandemię, są zmiany różnego typu społeczne, gospodarcze, takie inne. Grzegorzu, nie przygotowałeś mnie do tego, żebym wyciągnęła swoją kulę do wróżenia z szafki. Mm-hmm. Także tu myślę, że ona by nam prawdę powiedziała. Sytuacja się zmienia na tyle dynamicznie, że wydaje się, że trudno nam przewidzieć, bo 2 lata temu nikt nie sądził. Czy były jakieś takie, ja pamiętam znajomego, który 10 lat temu mi powiedział, pamiętaj, w 2020 będzie kryzys. Ja mówię, ale jaki kryzys? Skąd to wiedział? Z wykresów. Wykresy absolutnie mówiły o tym, że to będzie drugi 1930 rok. No i niewiele się to pomyliło. No, przełomowy na pewno pod każdym względem. Tak, i na pewno zmienił świat. Na pewno wpłynęło to na postrzeganie wielu elementów. To już nigdy nie będzie ten sam świat i to wiemy. Natomiast dynamika jest duża i myślę, że dużą naszą zaletą jest to, że my się musimy dostosowywać do tego, bo dzięki temu, przepraszam, nie dziadziejemy, tylko musimy naprawdę zamiast takiej krystalizacji podążać za tym, co się dzieje i zobaczymy, co będzie dalej. Myślę, że jeszcze edukacja tego rodzaju to będą jeszcze długie lata. No dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Moją gościnią była Joanna Cesarz-Krzystanek, osoba, która wprowadziła metodę Holendron do Polski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci, Grzegorz. I zapraszam do wysłuchania piosenki. Tato i mamo, ja chcę Wam coś powiedzieć, że chciałbym chwilkę dziś z Wami posiedzieć i pobyć razem i wszystko Wam powiedzieć. Rodzice wciąż się spieszą i że tak trzeba, chcą, bym w to uwierzył, bo muszą zdobyć to i tamto kupić, lecz wtedy cierpi miłość. A mój tato, musicie się zatrzymać i roztuczyli na łące kochać kwiaty. Przytuli z dzieci, naprawdę je zobaczyć, zanim dorosną i polecą. Gotowe danie z mikrofali, szczególnie żeśmy razem w piłkę grali. Mamo i tato, musicie się zatrzymać i rozluźnili na łące kochać kwiaty. Przytulić dzieci, naprawdę je zobaczyć, zanim dorosną i powiem.
your kids healthy well. You and me, let's make a change. Healthy kids, healthy world. You and me, let's make a change. Healthy kids, healthy world. You and me, let's make a change.